Siema, siema widzu, witam cię bardzo serdecznie, nareszcie to się stało, czyli nowy projekt Freeza wystartował, nowy projekt, to nie wiem czy to jest projekt, w sumie to jest bardziej po prostu nowa seria na jego kanale, czyli Próba Miłości, to jest coś co zapowiadał subskrybentom, czyli na przykład mi, bo mu płacę bez sensu te 20 czy tam 30 zł miesięcznie, tylko żeby na przykład widzieć o programie, który w sumie fajnie się zapowiadał i nie mogę się doczekać aż to obejrzę, ale nie jest to warte tylu pieniędzy, to na pewno. Tym bardziej, że dla mnie to jest ból, bo ja jak coś wiem prywatnie, a nie mogę wam powiedzieć, bo tak trochę nie wypada, wiecie, subskrybuję Freeza, daję jakieś prywatne info i ja wam wszystkim mówię, to by tak nieładnie trochę było, to mnie to boli. Ja wam po prostu lubię wszystko mówić, co wiem. Dlatego bardzo się cieszę, że ta seria w końcu wyszła i zobaczymy, co to jest. Zapowiadało się to bardzo fajnie, a jak wyjdzie... No zobaczymy. Bo już tu pierwszy odcinek to jest Próba Miłości, Freeze i Versov, czyli wzięli dwie postacie najbardziej zasięgowe oczywiście do pierwszego odcinka. No nie dziwię im się, ale co, że Freeze będzie wybierał pomiędzy Versov a Apollo? To jest pola po prawej? Naprawdę? Oto pierwszy odcinek programu Próba Miłości, w którym testujemy związki. A naszymi gośćmi są Karol i Vera. Oh yes. Ale jakimi gośćmi? To jest kanał Freeza, no ty jesteś gościem na tym kanale. Ale na cały czas ta typiara będzie prowadzić, ta cała Maja, czy o co tu biega? Bardzo dużo mam pytań, mało odpowiedzi póki co. Mam do was pytanie, czy myślicie, że dobrze się znacie? Nie, no myślą, że się źle znają, wiesz, zaręczyli się, dziecko niedługo będą mieli razem, no nie, pewnie mało się znają. Ale zauważmy jedną rzecz i doceńmy, czyli to, że nie ma tego czarnego tła. To jest tak piękne, jak jest jakieś kolorki, jakieś czerwone, jakieś białe, to tak się aż przyjemniej ogląda niż to u gołców, to czarne, nie wiem, ja bardzo jestem zirytowany tym. W tym programie Próba Miłości Freeze pójdzie na 3 randki, a jego zadaniem będzie odgadnąć, która z nich była z jego prawdziwą miłością. No i to brzmi ciekawie. Kawia akurat, ale też to brzmi trochę jak taka fantazja Freeza, że po prostu sobie zatrudnił swoje minionki, teraz chodzi z nimi na randki i zrobił sobie serial, żeby mieć wymówkę na to, że chodzi na randki z innymi. Żartuję oczywiście. Ich przeciwnicy, czyli Julita i Pola, muszą udawać Werkę, aby Freeze pomylił się i nie wybrał dobrej randki. Jeśli Freeze odgadnie, którą randkę organizowała Werka, wygrywają romantyczne wakacje. Jeśli nie, Pola i Julita zgarniają główną nagrodę. Dobra, czemu oni udają, jakby to nie był kanał Freeza? Jakby wszystkie zarobki szły do niego poniekąd, więc on sam sobie sprezentuje te wakacje i Versov. No, ale okej. Okay. To, co mówiłem na Twitter, każdy jak zobaczył tytuł, że Próba Miłości, to o, znów randki jak gołcy, ale nie, faktycznie to jest naprawdę ciekawie się wydaje. Które często przechodzimy i rzeczywiście jest mnóstwo dobrych rzeczy, które razem z Werą lubimy. Mamy pizzkę z ananasem, mamy też tutaj kukurydzę i szynkę. Bardzo fajna pizka, ja taką najczęściej zamawiam. O, no i już kolejny wielki plus ode mnie dla Freeza. Dzisiaj będę mu chyba lizał dupsko dosłownie, no bo chłop lubi pizzę hawajską. A to jest coś pięknego, to jest coś niedocenionego przez wielu. Tyle osób mówi, że jak to można słodką pizzę, bo nie spróbowało nigdy, ale jak spróbują, to już nie wracają. Ja też byłem tą osobą, która mówiła, pizza hawajska, Praktycznie nie piję coli. Dlaczego cola? Teraz Karola prosimy o założenie słuchawek, żeby nie słyszał. Po pierwsze, chciała zaznaczyć, że jest to Coca-Cola Zero, żebyś okay. O tym wiedział. Przyznam, że ktoś zrobił naprawdę bardzo dobry research, ale został popełniony tutaj jeden błąd. Jest z nim cola. To jest ten red flag, o którym mogę powiedzieć, bo rzeczywiście nie zamawiam coli, a dodatkowo no lód. Dobra, te wywiady mi się pomiędzy nie podobają, bo chłop w wywiadzie mówi dosłownie to samo, co mówił podczas jakby nagrywania w tej restauracji, więc niczym się to totalnie nie różni. Po co on powtarza po sobie? Dopiero co Freeze chciał być Mr. Beastem polskim, wiecie, szybko, wszystko i tak dalej, a teraz trzeci raz mówi to samo. Jesteśmy na drugiej randce, zdejmij opaskę. I to jest twoja żółta randka. Słuchajcie, ciekawe bardzo. Jesteśmy dokładnie w tej samej restauracji, ale są zupełnie inne dania. Totalnie zapomniałam o napoju, więc na szybko zamówiłam swoją ulubioną lemoniadę gruszka rozmarem i Karolowi wzięłam to samo. Bardzo dziękuję, żółta randko, za te kalmary pyszne, bo jakby to jest naprawdę coś, co ja tutaj zawsze zamawiam i jest przepyszne. Póki co jedną rzecz chciałem zauważyć, że mało dymów się dzieje. Spodziewałem się jakoś więcej dymów, albo większe wow, ale póki co to było zapowiadane jako mega mocna seria i tak dalej, ale faktycznie jest dobra produkcja, fajnie, przyjemnie się to ogląda, a to nie jest coś, co na przykład bym o tym nagrywał odcinki, ale teraz już zacząłem, więc sobie obejrzymy całość, ale tak to raczej coś, co bym prywatnie raczej bardziej oglądał. Co jest na jej stole?
co ona sobie wcina? Zamawiam zawsze tutaj to samo i zawsze zamawiam kalmary. Zawsze jem sos jasny, a on zazwyczaj je ten bardziej pikantno-pomidorowy. Ale jedna rzecz im się udała. Ta ukryta promocja tej restauracji, aż mam chęć jechać do Krakowa i to zjeść, tak szczerze mówiąc. Chlebek z aioli mnie trochę zaskoczył, nie ukrywam. Skąd ktoś mógł mieć to info? Bo jest to prawda. Rzeczywiście tak było, ale w tym wszystkim ta lemoniada, co w ogóle ona tu robi przede mną? Mega zagwozdka, nie wiem kto jest po drugiej stronie ściany. To jest takie dramatyzowanie lemoniady. Podoba mi się ta randka, powiem szczerze, że jest na pewno o wiele, wiele, wiele bardziej dopracowana niż ta poprzednia. Jedyne nad czym ja się zastanawiam, to dobór tej lemoniady. Ja jej chyba nigdy w życiu nie zamówiłem samemu. Oczywiście Karol za każdym razem zamawia świeżo wyciskany sok z pomarańczy i to był duży błąd. Mam tutaj naprawdę dużą zagwozdkę i jest tylko jedna rzecz, która mi tutaj troszkę śmierdzi, a jest to ta lemoniadka. Wy to widzicie, czy tylko ja to widzę? Nawet wam specjalnie uciąłem, żebyście to zobaczyli. On o tej lemoniadzie na przykład już piąty raz mówi. No halo, gdzie ta szybkość, napisy, bardzo intensywnie, dzieci z TikToka już nie mają retencji czasu, czy tam atencji. No, gdzie to jest? Myślisz, że cię poznał? Myślisz, że wie, że to ty? Myślę, że tak, ale powiem ci, że mam to baby brain, a on faktycznie zamawia sok pomarańczowy świeżo wyciskany, no i... Ej, w sumie jedno pytanie. Ciekawe, czy oni o to zadbali, bo Weronika wygląda jakby pachniała, nie? W sensie jakby używała dużą ilość perfum i on na przykład czuć, jak się przechodzi obok niej, to ją tak czuć, no nadaje taka chmura wielka za nią idzie, więc prawdopodobnie jak siedzi w jednym miejscu, to jest możliwość, że on na przykład czuje jej perfumy. I czy to nie wpływa jakoś na to? Chyba, że zadbali o to, że o, dobra, to jednak perfum nie zakłada. Dajcie jakby coś na to wszystko. Kochani, chciałem wam powiedzieć, że drugi odcinek programu Próba Miłości pojawi się już jutro o 15 na kanale Ekipa. Serio? Jeszcze zrobił tak zwanego gołca, czyli zamiast dać wszystko w jednym odcinku, żeby było fajne, przyjemne do oglądania na raz, to jeszcze robi dwie części z tego, jakby to nie wiem co było. Jakby nie, no rozumiem, że na przykład taki Endgame Avengersów miał dwie części, ale po co wy z tych randek robicie dwie części, to ja nie mam pojęcia. Wszystkie kolejne odcinki programu Próba Miłości będą na kanale Ekipa, to będzie dedykowane właśnie do tego kanału, więc wejdźcie, zasubskrybujcie, jak jeszcze tego nie robicie. Ta muzyka też jakaś muląca trochę, a i w ogóle, że ta cała seria będzie na kanale Ekipa, tak? To jest po prostu promocja jakby kanału Ekipa, no okej. To prawdopodobnie jest burger wege, jest soczek pomarańczowy i woda, nie ma lodu. Na dwóch poprzednich randkach był lód. Tym brakiem lodu naprawdę sugerowałem się we wszystkich randkach i no tutaj przekonuje mnie to bardzo mocno. Rzeczywiście, ja tego lodu nie piję, jak już mówiłem, czkamie po nim i w tej randce jako jedynej właśnie tego lodu nie było. Odcinek powinien się nazywać, nie wiem, dramat dotyczący napoju czy coś. Dlaczego frytki akurat zwykłe? To jest moje pytanie. Szczerze powiem, pomyślałam o wszystkim. Właśnie tutaj wzięłam mu napoje bez lodu i zapomniałam o zmianie frytków na bataty. Poza tym jestem w 9 miesiącu ciąży i mogłam sobie zapomnieć. Dobra, no i to też jest kolejne oczywiste. Tamta wzięła kolę, a Friz nie pije coli. Ta tutaj zamiast frytek wzięła bataty i tłumaczy się 9 miesiącem ciąży. Wiadomo, że Wersow by się nie tłumaczyła i nie grała tej właśnie ofiary, że o Jezus, ja mam 9 miesiąc ciąży, dlatego zapomniałam, że ty bataty jesz, a nie frytki. A Friz raczej nie jest na tyle głupi, więc prawdopodobnie już wie, kto to jest. Tym bardziej, że pewnie czuł Wersow za tymi, nie wiem, ścianą, czy cokolwiek to jest. Mnie tylko jedna rzecz ciekawi, bo wiadomo, kolejna para to prawdopodobnie będzie Świeży oraz Hania. Potem para kolejna, która jeszcze została, to jest wujek Łuki oraz Kasia. A potem... No, wszystkie pary się rozstały z Gen Z. Okej, będą brali influencerów, którzy sprzedają swój związek, w sensie prywatność swojego związku i tak dalej na internecie, no ale potem one się skończą prędzej czy później. Poza tym to jest gatunek wymierający, czyli związki publiczne influencerów. Dobra, no właśnie, 9 miesiąc ciąży jest, dlatego chciałbym się zapytać jej, jak się czuje? Powiem tak bardzo ostrożnie, ogólnie czuję się bardzo dobrze, więc jest coraz bliżej porodu, jest mi troszkę ciężko, mam spuchnięte nogi, ale jesteśmy w miejscu, gdzie mamy zagwarantowany stolik na uboczu, więc możemy się czuć komfortowo. Dobra, tu już widać, że Friz wie o tym, że Wersow nie jest za ścianą i po prostu robi content, żeby ona się tłumaczyła z 9 miesiącu ciąży, a nie jest w nim. Myślę, że możemy przejść do części, gdzie dowiesz się, co czeka Werę, jeżeli wybierzesz zły przycisk, czyli złą randkę. Okej, czyli będzie kara. Dokładnie tak. Proszę o odsunięcie kotar. Hello. Hello. Słonko, chyba nie chcesz być taka w brokacie. Z tego co wiem, to tak ciężko go się pozbyć później. Z włosów już w ogóle.
Enzo ma bekę, se poszedł na 3 randki z jakimiś jego w ogóle podopiecznymi. Teraz na Verso będzie mógł nacisnąć guzik i będzie cała w brokacie i beka z Verso jeszcze w ciąży. No, no co to w ogóle jest za program? A jak duży przypał będzie z tym brokatem? No, myślę, że po tygodniu z moich włosów może się o, zmyć. O kurde. Typiara, co będzie rodzić na brokatowo w ogóle. Podzielenie się deserem nie było aż takim błędem, jak dodanie lodu do soku, który miałem. Także ja wybieram randkę serwoną. O nie! No jak to? Przecież co? Nie byłaś w czerwonej? Nie byłam, ja byłam w żółtej. Po pierwsze, co to miało być? Dlaczego ten brokat w ogóle sobie poszedł w lewo jakoś? Jakieś dziwne cięcie to było? Czy o co tu chodzi? A że jeszcze raz wam puszczę w slow, może byście widzieli. Czerwono. O nie! A po drugie, nie wierzę w to, że on się nabrał z tą gadką o ciąży, spuchniętych nogach i tak dalej. Nie, to było za bardzo bajtowe. Jeszcze Verso przed tym, jak to spadło, to ona już trzymała ręce u góry, jakby on już chyba by zauważył. Dziwne. Pomyliłam się. Ale miałaś trochę farta z tą karą, przynajmniej tyle. No, właśnie widzę, że na włosy tak akurat się obyło. No jasne. Miała farta. Po prostu nie chciała na włosy i pewnie to było już mówione, jakoś to było wycięte i przekminione. Nie wierzę w to, że to nie było jakkolwiek ustawione, ale z drugiej strony spoko, bo przynajmniej ciężarne jeszcze bardziej nie, wiecie, no nie powodował u niej, że jest gorzej w życiu, bo ma więcej obowiązków, na przykład wyciąganie codziennie brokatów z włosów. Randka tak naprawdę pomarańczowa i czerwona zyskują punkt i co? Przechodzimy do kolejnego etapu. A dobra, ja myślałem, że to jest tylko ta jedna randka i koniec kropka. Już miałem mówić, że jakoś bardzo takie są płytkie trochę, a i tak wydaje mi się, że to jest troszeczkę za bardzo naciągane. Bardzo mało dynamiki jest, naprawdę. To jest taki przeskok z filmów typowych Freeza, gdzie jest dynamika 100%, od razu jest jakieś, nie wiem, 30. To czy ktoś jakby mógł dojść do tego jakoś, znaleźć tą informację gdzieś i po prostu zresearchować to. A w międzyczasie przenieśliśmy się do drugiej lokalizacji pomarańczowej randki, bo to jeszcze okazało się, że nie był koniec. To jest docelowe miejsce twojej pomarańczowej randki. Dobra, czyli po prostu tutaj jest atrakcja kinowa, tak? Seans filmowy. Ty, no powiem wam, że Verso może nie ma najlepszego siedzenia do oglądania filmów. W ogóle popcorn i nachosy wzięli, jakby oni tam mieli cokolwiek oglądać, ale mają jakby wielką ścianę między sobą. O! Będziecie się dotykać dłońmi, ale tylko przez 3 sekundy. W takim razie zaczynamy. 3, 4. Okej, okay, i 3 sekundki tutaj są. No dobra. I to już koniec. No nie, to akurat ciężko, żeby chyba nie zgadnie. Bo Verso go zabrała na jakąś górkę, gdzie tylko prywatnie byli i on o tym wie. Potem go zabrała do kina, idealnie wszystko wybrała, to co ona lubi, to co on lubi. Tego też raczej się nie dzieli nigdzie publicznie. Generalnie no to ciężko będzie, żeby ktoś raczej to przebił. Jesteśmy na drugiej randce, w drugim etapie. Etapie atrakcji. Zabrałam Karola na masaż stóp. Stwierdziłam, że to będzie bardzo dobry pik. Dobra, nie no, oni kopiują od Goats, nie? Musi być jakiś wątek o stopach, no musi być. Przynajmniej raz. Jeżeli się jeszcze okaże, że Freeze jest jakimś człowiekiem, który uwielbia masaże stóp i chodzi na nie, nie wiem, codziennie czy coś, to ja będę w szoku. Ponieważ ja mam bardzo spuchnięte stopy i właśnie dlatego wybrałam to miejsce. To jest dosyć ciekawe w sumie, bo na takich masaż samych nóg, no to chyba nigdy nie byliśmy, nie szliśmy. No to jest mega dziwne, nie? Iść na randkę na masaż stóp. Ja się cieszę, że Freeze nagle nie wyskoczył z wow, super, ja kocham stópki. Tutaj batony ekipy najnowsze, które są oczywiście dostępne w Biedronkach, więc pamiętajcie, żeby sobie wskoczyć, jak chcecie sobie takie kupić. To jest coś, co mi się nie podoba. Freeze jest teraz typem osoby, który jak wypuszcza jakiś nowy projekt czy coś, to akurat wtedy, gdy wypuszcza na przykład nowego batona, ja rozumiem, ale to jest aż takie bardzo chamskie, po prostu wyciąganie jak najwięcej pieniędzy z każdego odcinka, że o, jeszcze zareklamujemy to i zarobimy za censa i się wtedy opłaci. Co my tu mamy, proszę Państwa, to jest bardzo dużo w ogóle rzeczy. Krosanty, jest biała czekolada, moje ulubione chipsy Wery, moje ulubione orzeszki, lemoniada truskawkowa. O, Vera, gdyby chciała ze mną malować obraz, na bank byłby beżowy. Chyba byśmy nie poszli w takie mocne, wyraźne kolory, tylko raczej coś stonowanego. Ktoś naprawdę się dobrze przygotował. To są moje ulubione chipsy, nasze ulubione chrupki, orzeszki, które też kochamy. Ja rozumiem tłumaczenie odcinka, rozumiem, że dzieci to oglądają i mogą nie rozumieć, ale chłop to już czwarty raz mówi. Ewidentnie na siłę chcieli rozdzielić to na dwa różne odcinki, ale przez to właśnie to trochę traci ten odcinek na tym tej dynamiki, przez co trochę tu nudnawe nawet jest. Dobrze wam tnę, cieszcie się z tego. Teraz się złapaliśmy. I koniec. Tak niechętnie ta żółta randka chciała mi tą swoją rękę dać, tak uciekała, kurde, no czemu tak? Nie, może dlatego, że dziwnie jest tak w ukryciu dotykać swojego szefa? Ale chłop, jakie pretensje, no ale ewidentnie widać, że on też już wie, kto to jest ona, a kto nie. Kochani, pamiętajcie, że jutro o godzinie 15 na kanale Ekipa będzie... Tak, to super, to powiedzcie mi jeszcze 10 raz, że są batony w Biedronce dostępne, jest jutro o 15 na kanale Ekipa druga część, jeszcze to, że Karol lubi orzeszki, bo nie wiedziałem tych rzeczy. Drugi odcinek Próby Miłości,
którym wystąpią Hania i Świeży? No i co? Zobaczymy, czy im się uda przejść próbę miłości. A, wystąpi Hania i Świeży, czyli to nie będzie na dwa odcinki rozdzielone, tylko po prostu drugi odcinek będzie z Hanią i Świeżym. Okej, dobra. Co Werę czeka, jeśli odpowiesz źle tym razem? No właśnie. Proszę o odsunięcie kota. Zobaczmy to. O, skurde. Co tam jest? Woda. Aha. Aha. No dobra, no woda na ją pewnie nie spadnie, no bo to by było bez sensu, ten odcinek by w ogóle trwał 5 minut, dlatego pewnie on teraz zgadnie, w sumie to miał w miarę łatwo, ale bardzo dobrze budują tą atmosferę takiego, może za chwilę woda się wyleje na Wersow, pewnie tak ten balon by zdmuchnęło gdzieś po lewej i by walnęło, nie wiem, we Freeza. W tych dwóch randkach spocone ręce miała tylko osoba, która kryła się pod kolorem pomarańczowym. Naprawdę, idealna randka, jakieś prywatne rzeczy, które ona wyciągnęła, nie, spocone ręce, to musiała być Wersow. To jest tak samo jak z tym lodem. Kto wydaje więcej pieniędzy? 3, 4. Dobra, też ja. O Jezus, ale mi kamień stąd. Ej, nie wiedziałem szczerze. To trudne było pytanie. No ale... trudne, ale myślę, że ja. No bo mamy tyle pieniędzy, że nawet nie liczymy, kto ile wydaje. A tak serio, to jest ostatnia po prostu konkurencja, czyli ta, która jakby jest tiebreakerem, taka dodatkowa. No i ona jest w miarę łatwa. Wydaje mi się, że Wersow i Freeze bez problemu to wygrają. Dobra, słonko, wygraliśmy! Dobrze, jest! Zdaliśmy egzamin. Co my tu mamy? Nie. No nie obyłoby się bez jakby koła fortuny pod koniec, no musiało być gdzieś koło fortuny, tak? Tak jak mamy stopy u gołców, to tutaj mamy koło fortuny, no musi być po prostu. Tak szczerze, odcinek zapowiadany nawet dla tych subskrybentów, jakie coś mega wow, ja się spodziewałem, że będzie coś mega wow, Freeze mówił, że będzie coś mega wow, ale w sumie nie ma coś mega wow. Jest po prostu przyjemny odcinek, który bym mógł sobie oglądać do obiadku, ale nie jakieś, o Jezus, ja nie mogę się doczekać, aż to obejrzę, no nie, no takiego czegoś nie, po prostu spoko i tyle. Wy napiszcie, co wy myślicie, ja się z wami żegnam, zostawcie lajka i suba, oglądajcie do końca, widzimy się jutro, na razie.